A kiedy przyjeżdżasz do Poznania? O, od razu możemy rozmawiać. Już połączyłem, kiedy przyjeżdżam do Poznania. Od razu, jak ta sytuacja, o której nie możemy głośno mówić, się unormuje, to przyjeżdżam do Poznania. Witamy naszego gościa, Radek Słodkiewicz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwszy bardzo raz mi miło. Pierwszy raz to robi w ten sposób. Nagrywa to online rozmowę i jak wszyscy rozmawiali z Radkiem do tej pory na tematy sportowe, troszeczkę też tam się zagłębimy, ale takie sportowe, typowo związane z polityką i tak dalej, to tutaj troszkę chciałbym pójść w inną stronę, dowiedzieć się, jaki Radek jest tak poza kulturystyką. I co mam na myśli? Może zacznijmy od początku. Jesteś dużo starszy od Tomka. No 9 lat jestem starszy. 9 lat. I właśnie u was kto był takim większym rozrabiaką od razu z grubej rury? To ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że patrząc na młode lata mojego brata, moje, to miał głupsze pomysły od moich. Także myślę, że przez to, że miałem młodszego brata, to gdzieś tam byłem za niego odpowiedzialny trochę i tak mi się wydaje, że wiadomo, zdarzało mi się czasami coś wywinąć, ale niektóre rzeczy mój braciszek mnie przebił, że myślę, że wielu przebił. Też nawet nie można powiedzieć, jak bardzo. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że im dalej w generację, im dalej tak słuchasz to, co się odwala w szkołach, to jest gorzej. Ludzie mają takie pomysły. Wiesz, kiedyś za moich czasów to w szkole naprawdę było, nie może tak było sobie podskakiwać do nauczycieli. Ja to pamiętam, jak chodziłem na ZPT, miałem takiego nauczyciela, co podchodził i strzelał normalnie w karczycho, a jak mu podpadłeś na lekcji, to musiałeś podejść do tego jego biurka i on linijką ci wymierzał ten klapsy na rękę. Także to potem nie można było zamknąć dłoni nawet. No i co? Nikt nie szedł do domu, się nie skarżył rodzicom i rodzice nie robili jakiejś afery. Po prostu tak było i tyle. Także. A teraz, to nie daj Boże, ktoś tam, jakiś nauczyciel krzyknie na dzieciaka, to już jest wielkie, wielkie halo. Także ja pamiętam takie czasy, gdzie niestety nauczyciele rządzili. Ale tak z perspektywy czasu nie sądzisz, że czy dla mnie, ja też tak samo miałem, znaczy no, nas już nie bili oficjalnie, jak coś to dostawałeś w ciemnym tam u konserwatora w łeb od nauczyciela, bo czasami tak się zdarzało, ale nie sądzisz, że te czasy jakoś tak nas ukształtowały na ludzi może, nie to, że bardziej pokornych, ale pokazały jakieś pewne granice, które powinniśmy przestrzegać. No tak. Mi się wydaje, że takie troszeczkę twardsze zachowanie, szczególnie wśród facetów, jest jak najbardziej pozytywne, bo to mówię, ja też widzę czasami ci młodzi, to dostają po prostu na głowę i potem odwalają takie numery, bo to których się powiem poruszać z takim chociażby dobrym, jak powiem, dobrym smakiem. Także jak najbardziej. Myślę, że troszkę, jak powiem, takiej dyscypliny powinno być. Wiadomo, że tam bez przesady nie powinno się bić dzieci czy coś takiego, ale na pewno ten nauczyciel, bo ty chyba byłeś kiedyś nauczycielem, nie? Tak, jestem. Dobrze kojarzę? Wykształcenia. Jesteś. No to generalnie gdzieś tam tego szacunku trochę brak do tych nauczycieli, a wiadomo, że ci nauczyciele nawet nie mogą za bardzo, że jak powiem, z tym poradzić, no bo jak? Nie można ani nakrzyczeć pewnie, no to wiadomo, już nie mówię uderzyć, ani nic, no bo grozi usunięcie, tak, ze szkoły, więc powiem szczerze, że podziwiam nauczycieli, w jaki sposób, jak powiem, dają sobie z tym radę. Chociaż też generalnie prowadzę, wiadomo, wykłady, bo mam tą taką szkółkę trenerską i powiem szczerze, że też mój brat tam u mnie prowadzi jeden dzień wykładów i nie wiem dlaczego na przykład, ale ja mam taki posłuch i mnie się boją. I widzę, że u mnie jak ja coś tam mówię, opowiadam, to zawsze jest cisza i zawsze proszę pana i to i tak dalej. I widzę, że mają strach. Ale do mojego brata tak jakoś z takim wielkim, większym takim luzem. Być może jest to też kwestia wieku pewnie, że czują się bliżej, jak powiem, jego niż mnie. Ale fakt, jak powiem, czasami tam cisza albo spokój, to jest spokój, nie? Także może to też zależy, jak powiem, nie wiem, od samego nauczyciela.
Mi się wydaje, że jak na początku samym pokażesz, tak my byliśmy uczeni, jak na samym początku twojej znajomości czy tam twojego nauczania pokażesz, na ile można pozwolić, to tak cię będą traktować. Ja pamiętam na moich praktykach, ja jestem nauczycielem z angielskiego z wykształcenia i trafiłem na klasę, w ogóle oni się nazywali klasą specjalną. Jak można nazwać klasę specjalną? Toż oni od razu wiedzą, że są jacyś gorsi. To w ogóle strzał sobie w nogę. To jest taka tragedia. I pamiętam, że było najpierw tam, rzucanie kurwami pod nosem i tak dalej. Pierwszy raz, drugi, pobłażliwie jakoś do tego podszedłem. A trzeci raz jakoś siedziałem i dostałem samolocikiem w łeb. I ja byłem przed zawodami wtedy, i leciał tren i tak dalej. I wstałem i tylko tak, jebnąłem dziennikiem, mówię, który to kurwa zrobił. Wiadomo, jak to przed zawodami cały kłach. I tak tylko głowę podniósł. I następnego dnia dyrektor do mnie mówi, Dawid, słuchaj, my cię do innej klasy damy, bo tutaj troszeczkę za ostro podchodzi. No tak. No bo... Ja to się dziwię, że zawsze tam do kulturysty to, że się nie boją tacy uczniowie, nie? No bo to wiadomo, ja mówię głównie o takich nauczycielach za moich czasów, to ja miałem takich nauczycieli, takich normalnych, gościu z brzuszkiem, ten co na przykład nas tak lał, to taki był gościu, taki grubasek z brzuszkiem. To wiadomo, że on żadnej postury nie miał, a tu jednak jakby nie było, jak ktoś się patrzy. Miałem też, widzisz, że jestem taki drogaduła, miałem też jakiegoś takiego nauczyciela, był moim wychowawcą w podstawówce, na który miał ksywę Himen. Nie wiem, czy kojarzysz. Więc ze skierowanym. Tak, dokładnie. No, miał ksywę Himen, bo był taki, to był ogólnie nauczyciel WF-u, ale naprawdę był rewelacyjnie zbudowany i robił tam najdziwniejsze rzeczy, jakieś poziomki, wymyki na drążkach i tak dalej. I się popisywał, bo tam szybko pewnie po szkole. No ale w każdym razie ja go podziwiałem, naprawdę. Dla mnie to był taki, mega autorytet. To on jak coś powiedział, to nie było żadnego sprzeciwu, że ktoś by nawet tam, próbował z nim dyskutować, ale taki posłuch miał, sam z siebie, że tak powiem, nie musiał jakoś, że tak powiem, tak jak tamten gościu lać kogoś linijką na przykład, nie? No u nas akurat to była ta klasa taka specjalna, jak ja popatrzyłem, skąd oni byli, to u nas w Białymstoku jest takie miejsce, jak takie pseudoslumsy, coś takiego, biedne rodziny tam mieszkają i tak dalej i tam jest taka typowa patologia, oni są, źle traktowani, źle wychowani i tak dalej. Jaką szkołę skończyłeś w ogóle? Ja skończyłem technologię drewna, studia technologii drewna. Wcześniej skończyłem technikum też takie techniki, znaczy technologii drewna i poszedłem sobie dalej w tym kierunku i myślałem, że po prostu, że zostanę gdzieś tam w tym biznesie. No już nawet miałem tam robotę załatwioną, wszystko to i tak dalej. I powiem szczerze, że jak kończyłem studia, to już byłem gotowy do powrotu, jak powiem, do golenia tego swojego miasteczka, ale zaoferowano mi, bo wtedy już startowałem, zaoferowano mi wtedy pracę w Rzeszowie, więc koniec świata. W Rzeszowie otwierali siłownię i zaproponowali mi, żebym sobie tam przyjechał i pomógł im jakby tak popromować tą siłownię, więc spędziłem rok czasu w Rzeszowie. No i dzięki temu, że jak powiem, nie wróciłem, znaczy nie zacząłem nawet mojego zawodu, bo tak mi się jakoś ułożyła, że powiem, całe życie, że zacząłem, żyć z tego, że ćwiczę. No ale Rzeszów wspominam też rewelacyjnie, także pozdrawiam wszystkich z Rzeszowa. Super miasto, też się mega zmieniło. Od czasu do czasu też tam bywam i powiem szczerze, że jak pojechałem, pytam, pierwszy dzień w Rzeszowie, pojechałem tam i mówię, co mam robić. Tam w ogóle mieszkałem na siłowni, co mam tam robić? Pojechałem sobie do kina. A w tym kinie jeden tylko film grali, pamiętam Harry'ego Pottera, tą pierwszą część. A ja przez Poznania, tutaj taki był multiplex wielki i było kilkanaście sal kinowych, to przyzwyczajony byłem, że jak szedłem, to sobie wybierałem na jakiś film. No i przychodzę do tej pani i mówię, chciałem do kina jakiś bilet, co pani zaproponuje. Ona tak niesympatycznie do mnie, że Harry Potter. Ja mówię, a coś jeszcze? Mówię, dla dorosłych. A ona mówi, Harry Potter, nie? Idzie pan, czy nie idzie? Dobra, no to pójdę. No i także pierwszy weekend w tym, w Rzeszowie, to właśnie byłem na Harry Potterze. No, ale potem naprawdę mega mile wspominam, doskonałe miejsce, doskonali ludzie, naprawdę, no super. No i teraz pewnie Rzeszów się rozwinął, już nie ma tego problemu. Teraz jest nieprawdopodobnie wielki ten Rzeszów, naprawdę tych i galerie, i tych kin, i tego wszystkiego, i siłownie, kiedyś tych siłowni w ogóle tam praktycznie nie było.
tylko tamta siłownia, co otworzyli, taka jeszcze jedna mordownia. No, teraz jest naprawdę, a mówię tu o Hell Gym, bo pewnie kojarzysz Hell Gym. Tak, Wojtko Pieczaba. To ja tam właśnie byłem, jak otwierali tego Hell Gym'a, teraz tam wiadomo, Pieczaba tam urzęduje, no ale to już teraz urzęduje na nowym miejscu, ja jeszcze w takiej starej fabryce jarzeniówek mieszkałem i tam trenowałem, także super, słuchaj, miałem pokój, wychodziłem tylko sobie rano, mogę zrobić sobie cardio, potem sobie przychodziłem, gotowałem. Szedłem na siłownię albo nie szedłem. Także no super, super czas. Powiedz mi jeszcze, wracając do Tomka, ja mam młodszą siostrę, też 5 lat, no tutaj nie 9, i zawsze obrywałem za to, co ona odwaliła. Zawsze szło na mnie. U was było to samo? No oczywiście, że tak było, nie? Zawsze tak było. Co prawda, ja trochę też byłem czasami takim wrednym bratem, bo jak się wkurzyłem na przykład, to taki numer, który kiedyś odwaliłem, co oczywiście wstydzę się go bardzo, nigdy bym tak w życiu nie zrobił, ale jak mnie kiedyś zdenerwował młody, to mieliśmy taki dom, mieliśmy taki dwupiętrowy, my rodzice go budowali i nie było jeszcze poręczy takich dookoła tego balkonu. Ja go kiedyś wziąłem na ten balkon, schwyciłem za nogę i z tego drugiego piętra wystawiłem ręką, tak jak kiedyś Schwarzenegger, tego gościa w Komando. Za ten balkon, nie mówię, no kurde, nie daj Boże, coś by się stało, ale na szczęście żyje, przeżył i tak dalej, więc czasem go tam, no, też lekko, że powiem, maltretowałem, ale mam nadzieję, że nie ma mi tego za złe. Pamiętam, że też gdzieś tam wrzuciłem do jakiegoś pokoju, zatrzasnąłem drzwi, on w nerwach z rozpędu chciał wyskoczyć i wybił szybę na przykład w tych drzwiach, nie? No ja też tam, chwała Bogu, że nic się nie stało, no ale... Ale aczkolwiek zawsze dostawałem za to wszystko. Czy ja coś zrobiłem, czy nie zrobiłem, to zawsze mi się dostawało. Nie? On tam zawsze potrafił tak tam wycyganić tych rodziców, że kurczę, zawsze było na mnie. No. Kto był bardziej synkiem mamy, a kto synkiem taty? Bo zawsze u nas było, u mnie przynajmniej było takie rozgraniczenie. Ja byłem bardziej synkiem mamusi, o Natalkę bardziej dbał tata. Wiesz, bo to córka, wiesz o co chodzi, a zawsze tata. U was było jakieś takie rozgraniczenie? Czułeś coś takiego? Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja tego, kurczę, za bardzo nie czułem. Być może ta różnica wieku była trochę taka za duża. Bo wiesz, no wiadomo, że Tomek zawsze był mniejszy. No i jak ja na przykład chodziłem do średniej szkoły, no to wiadomo, że się tak nad nim wszyscy rozczulali. Potem jak ja poszedłem na studia, to już przyjeżdżałem rzadko. To on wtedy był w średniej szkole i tak jakoś nigdy tego nie odczułem, żeby było tak czy siak. Aczkolwiek wiadomo, że zawsze trzeba było ustępować młodszemu, że weź mu tam odpuść, bo przecież on jest mały i to i tak dalej. No. Bądź mądrzejszy. No i na pewno tak mi się... Co? Bądź mądrzejszy. Tak. To pod tym względem zawsze niestety wychodziło tak, że ja musiałem ustąpić, chociaż wiadomo, nie chciałem. No, a młody czasami z tego korzystał, wiadomo, nie? On tam potrafił ślepka zrobić, takie jak ten kotek ze Shreka i kurde, i no. Także. No, ja pamiętam, że z Natalką to samo było. Pamiętam, kiedyś łapała, jakoś padała czy coś takiego i chciała złapać za firankę od tego. No wiesz, po prostu za firankę obok balkonu. I ja chciałem ją złapać, ona mnie podcięła, ja złapałem za firankę, wyrwaliśmy karnisz, wywaliliśmy telewizor, wszystko tam poleciało. Oczywiście wpierdol dostał Dawid. No tak. Standardowo. Przechodząc dalej, nie poszedłeś do wojska, skoro studiowałeś? Nie poszedłem. Akurat jak kończyłem, co prawda tam za moich czasów jeszcze było tak, że ci nawet ludzie, którzy po studiach byli, to ich zabierali też na jakieś tam przeszkolenie czy tam na coś. Co roku musiałem tam, wiadomo, załatwić sobie te papiery w tym WKU i tak dalej, i tak dalej. No i bałem się trochę, że jak się skończy szkoła, to mnie zawinął, ale na szczęście ten mój rocznik przeszedł cały do rezerwy, więc że mi się udało i do wojska nie poszedłem. Aczkolwiek, co jest mało znane, to ja tak naprawdę po podstawówce poszedłem do szkoły wojskowej, bo kiedyś chciałem być żołnierzem. Co prawda szybko mi to, że tak powiem, wybili z głowy i wróciłem do Goleniowa i no i trafiłem do technikum drzewnego. Także nie było to tak, jak sobie tam wyobrażałem. Niestety. Za duża dyscyplina. Ja tam niestety nie byłem za bardzo zdyscyplinowany. No i tam sobie od razu narobiłem jakichś problemów. Pamiętam na drugim roku tam jacyś chłopacy byli, co tam chciałem się postawić i chciałem, bo powiedzieli nam w ogóle, że jak tacy z piątego, znaczy z czwartego, bo to było liceum, z czwartego nam powiedzieli, że jak ktoś do was przyjdzie z drugiego, będzie chciał was tam
że tak powiem, ścigać, bo tam wiadomo, to taka tam niby fala była w szkole wojskowej i tak dalej. Jak przyjdzie drugi rocznik, mówi, to oni są w ogóle też kotami, to możecie ich zlać. No i pamiętam, że gdzieś tam chciałem zlać tych ludzi, co myślałem, że byli z drugiego, a się okazało, że to nie był drugi rocznik. No i sobie tam też narobiłem trochę problemów, musiałem bardzo na siebie uważać. Poza tym generalnie ta szkoła była tak zamknięta i taka, że powiem, zdyscyplinowana, a ja w ogóle nie byłem nauczony tak naprawdę tej dyscypliny, że generalnie zwątpiłem i wróciłem tam po tam kilku tygodniach, czy po kilkunastu tygodniach do Goleniowa niestety. Także nie nadawałem się jednak chyba na żołnierza. No ja raczej też bym się nie nadawał. Jestem zbyt niepokorny i zbyt pyskaty. Jak poruszyliśmy temat siłowni, prawda? Najpierw pracowałeś na siłowni. Jak to wyszło, że otworzyłeś swoją i w sensie, no otworzyłeś swoją siłownię i jak się czułeś, jak pierwszy raz tam wszedłeś i już była gotowa taka, zrobiona taka, jak chciałeś? Wiesz co, ja pierwszą siłownię to miałem zaraz, jak wróciłem z tego Rzeszowa. Jak pojechałem do Rzeszowa, to naprawdę to był dla mnie rewelacyjny rok, bo zarabiałem tam bardzo dobrze, się dogadałem tam naprawdę na mega pieniądze. Mieszkałem na siłowni, więc nie miałem żadnych kosztów, że powiem, takiego tam wynajmu mieszkania czy coś takiego. Wiadomo, że czerpałem też, że powiem, korzyści z tego, że jestem zawodnikiem, gdzieś tam jakiś jestem rozpoznawalny. Kiedyś było tak troszeczkę bardziej, że było mniej takich zawodników, że jak powiem, rozpoznawalnych, więc no, miałem tam naprawdę high life. No, tam dosłownie było coś takiego, że kiedyś powiem, że właściciel do mnie mówi, nie chodź tak mówi, nie pomagaj tym ludziom na tej siłowni, mówi, niech sobie nie myślą, że będziesz im pomagał, tak mówi. Wiesz, mówi, jak? Ty masz tutaj tylko po prostu siedzieć, nie? A ja mówię, wiesz, no chociażbym sobie z nudów pochodził, mówię, coś zagadał z ludźmi. No, także ja tam zarabiałem naprawdę całkiem dobrze i w czasie, kiedy byłem w Rzeszowie, trochę odłożyłem siana, otworzyłem sklep z odżywkami w Goleniowie, tam właśnie skąd pochodzę, a potem wiadomo, że to był tylko rok, po tym roku wróciłem i te pieniądze, co gdzieś tam jeszcze miałem, dołożyłem jakiś tam kredyt i otworzyłem siłownię w Goleniowie. No ale niestety ta siłownia mi splajtowała, zupełnie to się wszystko rozsypało i się nie udało, że tak powiem, tego pociągnąć. No i wróciłem do Poznania, znaczy ja już wcześniej wróciłem do Poznania, tam się mama jeszcze zajmowała tą siłką, żeby coś z tego było, ale niestety nie było. Za grubo tam poszedłem, no i niestety nie dawałem rady zarobić na czynsz, także i niestety nie wyszło. No a potem wiadomo, potem tutaj siłownia w Poznaniu i też na pierwszym miejscu, znaczy w pierwszej takiej lokalizacji, gdzie miałem, to niestety z półtora roku tylko ona była. Się okazało, że właściciel tego całego terenu jakieś tam wałki nakręcił, ponad 50 milionów złotych, gdzieś tam wziął jakiegoś kredytu, wyjechał gdzieś do Australii, ślad po nim zaginął. No i banki nas, że powiem, przejęły i mimo, że miałem umowę, to musiałem się, że powiem, prawie z dnia na dzień wynosić. Mówię sobie, że odcięli nam prąd, więc ja musiałem sobie zrobić taki agregat prądotwórczy. No bo jeszcze wiadomo, ludzie chodzili, mieli karnety, a tam ani światła zapalić, ani bieżnie odpalić, także no były jaja. No, ale potem na szczęście jakoś, że tak powiem, trzeba było szybko się ogarnąć, no bo coś trzeba było zrobić z tym sprzętem, tam nie można było, że tak powiem, prowadzić tego biznesu. No i znalazłem to inne miejsce i tu jestem zadowolony, tu jest to miejsce nawet lepsze, wszystko jest super. No poza tym, że teraz taka nieciekawa sytuacja, więc mam nadzieję, że jakoś przetrwamy, jak to długo nie będzie trwało. No, mi się wydaje, chociaż, że jeszcze troszkę. To... Chociaż nasz rząd generalnie nie za bardzo nam tutaj chce pomóc. No szczerze mówiąc, bardziej kładzie troszeczkę pod nogi, no ale nie ma co gadać, chyba jesteśmy za mali, że tak to nazwę, żeby, wiesz, możemy sobie dyskutować i tak dalej, ale nasze gadanie nic nie da, wiesz, o co chodzi. Dokładnie. Nie, no każdy ma ciężko, nie ma co gadać. Tak. Ja naprawdę też tu mam dużo takich znajomych, ty na pewno też, którzy gdzieś tam prowadzą jakieś własne biznesy, więc każdy dostaje po dupie. No miejmy nadzieję, że to jakoś się ogarnie i damy radę. No, będzie dobrze. Ja mam największą nadzieję, że to się przestanie rozwijać, wiesz, o co chodzi. Jeżeli to się zatrzyma, to już będzie lepiej, a jak będzie ciągu rok... Tak. No i... mniejsza. To nie jest temat, na który warto gadać na noc przed snem. Twój pierwszy sukces.
w kulturystyce. Wiem, że pamiętasz swój pierwszy debiut i tak dalej. Oglądałem ten materiał, że byłeś w ogóle zadowolony, że ci się udało wystartować. Dostałeś statuetkę za najmłodszego zawodnika, ale twój pierwszy... Spodnie. Dokładnie. Spodnie za najmłodszego, tak. I twój pierwszy sukces, jak go wspominasz, jaki on był i co osiągnąłeś, ale co wtedy czułeś tak naprawdę? Bo to, co osiągnąłeś, no masz już tyle osiągnięć, jesteś mistrzem świata. Jeszcze jedno pytanie będę miał, co do osiągnięć, ale to za chwilę. Wiesz co, powiem ci tak, że ja przez długi okres czasu jakby tak nie czułem się za bardzo, że jestem kulturystą. Nawet jak wygrałem pierwszy raz Mistrzostwa Polski, to tak jakby nie do końca czułem, że to nie wiem, że jest to jakiś tam mega mój sukces, że nie wiem, że jestem kulturystą czy coś. Zawsze sobie wyobrażałem tych kulturystów takich właśnie jak tam na Olimpii startowali. Wiesz, jak wygrałem pierwszy raz Mistrzostwa Polski, to ważyłem tam 97,5 kilo, no więc jak sobie myślałem, że jak prowadziłem kulturystą, to się jest tak, się ma ze 110 na przykład, wiesz, co chodzi. No i wygrałem, co prawda, tą ciężką wagę. I było kilku bardzo fajnych takich zawodników, no ale wiadomo, że to jeszcze jakby to nie było to. Pierwszy raz, co tak poczułem, że naprawdę, że to jest sukces, to chyba no, jak wygrałem Mistrzostwa Europy. Jak wygrałem Mistrzostwa Europy, to wtedy tak naprawdę wcześniej wygrałem Mistrzostwa Polski w swojej kategorii w Open i tak sobie pomyślałem, że chyba jest dobrze, no bo w takim razie już wygrałem z tyloma takimi nazwiskami, które podziwiałem wcześniej, no to mówię, okej, ale jak pojechałem na Europę i tam wygrałem, a tam naprawdę w tej Europie super był ten poziom, bo też wielu takich zawodników, z którymi startowałem już wcześniej też, udało mi się z nimi wygrać, to poczułem, że faktycznie jednak to jest sukces i to wyjść na tą scenę w tym 2004 roku naprawdę wspominam jako jedno z największych takich moich, że powiem, przeżyć i takich sukcesów sportowych. Także to na pewno to. A wcześniejsze, mówię, mimo że całkiem mi się tam dobrze, że tak powiem, wiodło, to jakoś tak tego nie czułem. A pamiętam 97 rok, jak skończyłem, znaczy jakby to był mój ostatni wiek juniora. Kiedyś było tak, że do 21 roku życia było się juniorem, ale nie można było mieć jakby skończonego tego wieku. Czyli jak w czerwcu kończyłem 21, to już nie mogłem startować na przykład w październiku na Mistrzostwach Polski Juniorów. Ale startowałem na wiosnę i pamiętam, że wtedy wygrywałem wszystkie zawody seniorów i juniorów. Że pamiętam, że jeździłem na zawody, sprawdzali mi dowód, czy jestem na pewno juniorem. To wtedy wiadomo, że też czułem to jako taki sukces, bo też udawało mi się wygrywać z takimi dobrymi zawodnikami. Gdzieś tam pamiętam Gałęzowski ze mną wtedy kiedyś pamiętam przegrał, co go mega podziwiałem, nie wiem, czy kojarzysz nazwisko, Robert Kurzawa. No to byli tacy naprawdę goście, co ich gdzieś tam znałem z gazet i tam podziwiałem, gdzieś tam z nimi wtedy wygrałem. No to mówię, wow, sukces. No ale to wiadomo, byli goście, co ważyli tam 10 kilo, więc wiesz, o co chodzi. Więc jakoś ja tak zawsze miałem w głowie gdzieś bite, że ta kulturystyka taka prawdziwa, to trzeba być tak naładowany tym mięsem, że no teraz jest inaczej, wiesz, teraz jest tak, że każdy patrzy te proporcje, to, tamto, siamto, żeby to ładnie wyglądało. A za moich czasów to czy tam ktoś miał brzuch trochę wydęty, czy nie miał, to nie miało to takiego większego znaczenia. Trzeba było po prostu robić wrażenie tym mięsem, no i tą formą, wiadomo, nie? Także mi się to podobało wtedy najbardziej. No teraz jest, wiadomo, troszeczkę inny trend. Inaczej się tych ludzi ocenia, czy dobrze, czy źle, nie mi to oceniać, no aczkolwiek było inaczej. Dlatego też mówię, nie czułem na samym początku tego, że jestem jakimś tam, nie wiem, super zawodnikiem, no bo byłem zawsze tym szczuplejszym takim. Ale ja ci powiem, że co do tego, co powiedziałeś, co do proporcji i tak dalej, to z jednej strony tak, fajnie to się ogląda, fajnie to wygląda jak tam te wakum, dobra, ale jeżeli ktoś widzi, powiedzmy, ciężkiego kulturystę, ciężkiego, tak to nazwijmy, po prostu kulturystę, który jest naprawdę mięsisty, dowalony i tak dalej, to zawsze, czy idziesz po sklepie, czy idziesz na zawodach, czy idziesz na targach, jest... A jak idzie jakiś tam, tak, powiedzmy, tak. Ktoś, wiesz, chłopak wakum, to masz takie, nie. Bez obrazy, bo to wygląda świetnie na scenie, to jest piękne, ale tak. Zawsze na freaków będzie moda, zawsze. Tak. Ja to zawsze mówię, że kulturysta to musi być widać i w ciuchach, i bez ciuchów, a nie tam, że bez ciuchów widać, a w ciuchach nie widać. No tak.
Ja widzę, co się dzieje, jak Łukasz wchodzi do sklepu i czasami z nim idę, wiesz, Modzelewski. No tak, tak, to jest tak, takie, tak, wiesz, on nie dość, że ma 1,87 m, to ma teraz 130 plus kilo, takie 130 dobre. Tak, to jest gigant. No, tak, koń, idzie tak. I to jest coś takiego. I co tak, druga tak, osoba. Tak. Wiesz, to jest imponujące dla mnie, a nie? Ja też chcę być kiedyś, wiesz, nie wiem, czy z moją ramą dam radę tyle narzucić, ale będę próbował być... No pewnie. Jasne. A jak mi się uda... Wiesz, do tego, że mi tego właśnie brakuje, że ja dlatego bardzo podziwiam i lubię i, że tak powiem, śledzę tych polskich zawodników, którzy chcą być duzi. Bo ja, kurczę, mówię, no, ja doceniam te wszystkie proporcje i tak dalej, ale generalnie dla mnie kulturystyka ekstremalna zawsze będzie tą kulturystyką taką preferowaną i taką, że tak powiem, najbliższą mojemu sercu, dlatego no, lubię po prostu zobaczyć, ktoś jest, że tak powiem, zmutowany, to znaczy, że jest okej. Okay. No właśnie jeszcze co do zmutowanych, bo takie miałem pytanie już przygotowane, bo co innego zobaczyć kogoś na zdjęciach, co innego zobaczyć kogoś na scenie, w sensie jako widz, a co innego zobaczyć kogoś z pół metra, z 20 centymetrów, jak się napina obok ciebie, jak widzisz, co się dzieje. Czy jak stałeś w line-upie z Colemanem i robiliście pozy, czy przy każdej jego pozie miałeś coś takiego, co to jest? No powiem ci, że Colemana widziałem wiele razy i raz tam nawet kiedyś, znaczy startowałem kiedyś też na takich tak, pro, były takie zawody, ale w których on nie startował, on tylko robił pokaz. To już tam było kilka lat później, po tym jak startowałem z nim w tej Moskwie, to wiadomo, że już takiego na mnie wtedy wrażenia nie robił wielkiego jak wcześniej, ale w tym 2004 roku właśnie, on był tydzień po Mister Olympia, wyglądał niesamowicie. Przysięgam, że nigdy w życiu nie widziałem gościa, który by zrobił na mnie większe wrażenie. Najśmieszniejsze jest to, że ja przez to, że się spóźniłem, że tak powiem, na tą jakby weryfikację na te zawody, to dostałem pokój do smarowania się razem z Colemanem. Czyli generalnie wszyscy byli razem, się smarowali w jakichś tam pokoikach, bo to był taki teatr, a mnie wepchnięto do pokoju takiego małego i tam był właśnie Coleman. No i on nie był, widać, taki za bardzo zadowolony, bo myślał, że jako tam niż będzie sam, ale nie mieli mnie gdzie, że tak powiem, umiejscowić, a byłem z Filonem, no to powiedział, że musi iść gdzieś się wysmarować, no to idzie tam. No i generalnie wszedłem, pamiętam, stoi sobie tam Coleman, no to jak zobaczyłem, to przysięgam, że takiego mięsa, tyle mięśni, które po prostu było poprzyklejanych do tyłu, to nigdy nie widziałem. Widziałem Cutlera, widziałem tego Phila Heata na żywo w dobrej formie i tak dalej, ale nikt nigdy na mnie nie zrobił takiego wrażenia, jak wtedy Coleman. Naprawdę wyglądał no, nieprawdopodobnie, nigdy takiego gościa nie było. Widziałem tydzień przed New York Pro Markusa Rula na przykład. Wyglądał niesamowicie, fenomenalnie, super formy, ale Coleman był po prostu, no to nie był normalnie człowiek, to jest nieprawdopodobne mięso. I to uwierz mi, że tylko tak naprawdę oparł się o ścianę, zrobił takie z trzy razy, tak się tam delikatnie odepnął od tej ściany i koniec jego pompowania. No i wyszedł, jak on tam chodził wśród tych innych zawodników, to tylko był on i długo nic i dopiero jacyś tam inni zawodnicy. Także no nieprawdopodobny gość. Nie wiem, wiem, że teraz nie ma takiego zawodnika na pewno jak on. Także nawet sami, Jezu, sami ten. Rami. Wikrami, no dokładnie. Mimo, że jest naprawdę no, gigantyczny, to ten Coleman jednak, jakby nie było tego mięśnie, sprawiały wrażenie takie, no takiej po prostu jakby, wiesz, takiej nienaturalności. One były po prostu, każdy na przykład, nie wiem, biały kulturysta, tam nie wiem, Cutler na przykład, rewelacyjnie też wyglądał, duży to i tak dalej, ale nie miał tych takich jakby z takich, jakby z komiksu po prostu, wiesz, co chodzi. No niesamowita sylwetka i tych mięśni naprawdę mnóstwo miał, nie? To wtedy naprawdę wow, to było. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, to nigdy takiego gościa w życiu nie widziałem. A jak ogólnie oceniasz Ramiego, w sensie przyszłościowo? Bo teraz oglądałem oczywiście tego Arnolda i tak dalej i popełnili błąd ten, bo tak jak powiedziałeś, Coleman się pompował dosłownie tak, raz, dwa, trzy na scenę. A tak. Rami się zaczął pompować i Czatnik rozpowiedział coś takiego, że popatrzył na to i mówi, o cholera, jest za późno. Zobaczył po prostu, że po 10 przysiadach, nie wiem po co oni w ogóle robili przysiady, no ale robili, po 10 przysiadach Ramiego nogi zrobiły się dwa razy takie i dwa razy spuchnięte bardziej. Że wiesz, zrobili ten błąd, że po pierwsze przygotowali, a po drugie mocno spompowali. I dzisiaj widziałem fotki Ramiego, nie wiem czy widziałeś, wrzucił sprzed. Ja widziałem, no. Wygląda też niesamowicie, ale mi brakuje i zresztą wszyscy ludzie wymagają od Ramiego tego, myślę, czego on nie będzie miał. Czyli takiej ziarnistości, wiesz, bo to jest genetyczne.
To po prostu jest gen. Tak jak ma u nas na przykład pan Kuba Potocki. On no, tak wiem. Karnistrz, no. Taką, wieszasz, skórę tak. węża. I to samo miał Kolban, to samo miał Dorian. Bardzo mało zawodników ma coś takiego. A ludzie myślą, że Rami będzie miał. Wiesz co, mi się wydaje, znaczy ja też jak byłem na Mistrz Olimpia w tamtym roku i widziałem go tam w tych porównaniach i tak dalej, no wyglądał naprawdę niesamowicie, ale wiadomo, że właśnie on nie wygląda tak twardo jakby, nie? On wygląda jakby taki cały czas był taki lekko podlany. Raz pamiętam, że na Evels też tam kiedyś go widziałem, moim zdaniem wtedy wyglądał najlepiej, jeżeli chodzi o ten, ale nie był aż taki duży, więc mi się wydaje, że ten rozmiar u niego powoduje to, że nie może, że powiem, tej takiej twardości uzyskać. Więc być może, gdyby był trochę mniejszy, może by to wyglądało inaczej. No, to ciężko mi powiedzieć. Natomiast ja myślę, że on tam o rozmiar się nie musi martwić, więc ten, czy tam jakieś pompowanie, czy tam coś, to myślę, że to mu tam za dużo, że jak powiem, nie daje, że jak powiem, na plus, no bo wiadomo, że i tak jest największy. Nie? Ja pamiętam, że wtedy tam miał porównania i stał obok niego Dexter Jackson, to Dexter wyglądał jak klasyk przy nim, to w ogóle nie było żadnego porównania, jeżeli chodzi o tą masę mięśniową. Aczkolwiek masz rację, że jemu czegoś po prostu brakuje, że to nie jest taki, nie jest to taka sylwetka, jaka powinna być. Czyli wiadomo, masą wszystkich bije, ale wygląda tak, jakby był po prostu gdzieś 4 tygodnie czy 3 tygodnie przed zawodami, że to jeszcze nie jest to, nie? Jakie masz obecnie największe marzenia? Największe marzenie? Ciężko teraz powiedzieć, powiem szczerze. No, dałeś się teraz za na przykład MMA, prawda? Mówiłeś o Monteverestie, nie wiem, czy mówiłeś na serio w wywiadzie, ale no, lubisz wyzwania. Żartowałem. Lubisz wyzwania. Ja tam, wiadomo, lubię wyzwania, no wiadomo, że tam ta walka, czy te sztuki walki, które gdzieś tam sobie teraz też trochę uprawiam. To jest dla mnie tylko taka przygoda. Wiadomo, że ja tam nie zamierzam, ani nawet nie myślę o tym, żeby robić jakąś karierę, tak jak chociażby na przykład Pudzian. Po raz, że jestem za stary, za dużo kontuzji i tak dalej, a dwa, że myślę, że nie nadaje się do tego w ten sposób, w jaki tacy typowi fighterzy. Nie są takie ruchy, nie jestem taki zwinny i tak dalej. Ja tutaj widzę tych chłopaków, którzy to robią na co dzień. To jest, że powiem, nie dla mnie. Pewnie bym musiał ważyć, nie wiem, 80 kg z moim wzrostem, żeby móc w ogóle coś takiego, taką sprawność, jak powiem, uzyskać. A jakby nie było, no wiadomo, że jestem szczuplejszy i tak dalej, aczkolwiek no nie chcę nie ważyć 80 kg, tylko po to, żeby się ruszać, że jak powiem, jak kocu jakiś, także nie. Aczkolwiek no nie powiem, podoba mi się ten sport. Chciałbym gdzieś tam sobie jeszcze zawalczyć, więc możliwe, że się jeszcze uda. Wiesz, sama taki sprawdzian dla samego siebie, adrenalina jest niesamowita. No coś zupełnie innego niż w kulturystyce, wiadomo. Chociaż wiadomo, że nie można tego porównywać, bo to jest zupełnie inna walka tutaj, zupełnie inna walka tutaj. No ale ja już się mówię, trochę nastartowałem w kulturystyce, więc być może gdzieś na jakiejś innej, jak powiem, drodze jeszcze bym chciał się gdzieś tam sprawdzić. Aczkolwiek wiadomo, jestem otwarty na wszelkie tam wyzwania i tak dalej, jak coś się dzieje, to tak. Aczkolwiek na Monteverest raczej bym się chyba nie wybierał, bo za zimno, ja nie lubię zimna, także nie, dziękuję. Sparowałeś z Piotrkiem Piechowiakiem. Zadam takie kontrowersyjne pytanie. Myślę, że ludzi to ciekawi. Na pewno śledzisz go, jak on tam walczy, jak przygotowuje się. Ma dojść do walki z Neymanem, z tego co wiem. Jak oceniasz jego szansę? No z tego co wiem, to tak. No powiem szczerze, że tak. Jeżeli chodzi o kondycję, to na pewno kondycję ma bardzo dobrą. To nie ma co gadać. Tylko mówię, ja tam kiedyś tą kondycję, jak tam się szkoliłem, do tamtej walki też miałem, a tutaj tak naprawdę po minucie to już wysiadłem, że powiem, tlenowo i nie miałem jak dalej się, jak powiem, tam skakać. A on cały czas generalnie tą moc, że powiem, miał. Jak tam jakieś robił, nieraz też tam widziałem jakieś takie wydolnościówki na tym worku czy coś, to też tak naprawdę no chwila, moment przerwy i cały czas robi. Wiesz, ludzie mu zarzucają, że on sapie i tak dalej. On okej, on trochę sobie tam posapuje, on sobie posapuje, jak nawet nic nie robi. On tak po prostu mówi gdzieś tam, nie wiem, przez nos czy coś i tak dalej. Ale kondycyjnie to myślę, że na pewno się ludzie zdziwią, bo sobie da na pewno radę. Natomiast jeżeli chodzi o technikę czy coś, no to ciężko mi teraz ocenić, bo nie wiem tak naprawdę. Ja tak z nim, że powiem, na bieżąco nie jestem. No wiadomo, że boksersko nie może się, że powiem, mierzyć z Neymanem, bo jakby nie było, jak ktoś boksuje, że powiem, ileś tam naście czy tam ponad 20 lat,
no to on to umie robić z zamkniętymi oczami, więc wiadomo, że na pewno w ten sposób myślę, że się nie będzie chciał z nim mierzyć, to myślę, że to była głupota. Natomiast wiadomo, że Piotrek nie dość, że ma dobrą kondycję, bo ma, to jest na pewno silny. Więc myślę, że ja na jego miejscu to bym starał się go przewrócić i go, że powiem, gdzieś tam w tym parterze wykończyć, nie? Natomiast w żaden sposób tam stykowo myślę, że nie ma sensu w coś takiego iść. No plusem jest na pewno też to, że ta gala ma się odbyć jakby w takim zamkniętym studiu. Czyli teoretycznie na pewno ucieka ten stres taki i to jest też na korzyść na pewno Petera. Tak. Wiadomo, że Najman już wielokrotnie wychodzi, więc na pewno wyszedłby do tego bardziej na luzie, a jakby nie było, no wyjście powiem sam po sobie, jak wszedłem do tego oktagonu, to tam patrząc na tych ludzi wszystkich i tak dalej, to ucieka połowa tlenu, więc generalnie nie jest tak hop-siup, nie? Więc myślę, że tu jest dla niego lepiej, no bo to taki, jak powiem, sparring będzie. Tylko taki, jak powiem, ostrzejszy. Na 100%, tak. Dokładnie. Powiem ci szczerze, że ja nie kupuję nigdy tych pay-per-view, ale chyba zobaczę. Chyba tym razem wydam te 5 dyszek. Tak, no nie, ja też tam, ja też jestem ciekawy, także będę oglądał, no zobaczymy. No aczkolwiek mówię, no nie jest to... Natomiast kto wygra, no ciężko mi powiedzieć, nie? Bo nie mam pojęcia. Myślę, że może być tak i tak. Że zobaczymy. Zadam ci ostatnie pytanie na zakończenie. Trochę śmieszne, trochę takie ciekawe. Jakbyś miał wybrać dwóch góra kulturystów, którzy właśnie by sobie poradzili zajebiście w oktagonie. Ze świata czy z Polski nie ma różnicy. Kto by to był? Kurczę, powiem ci szczerze, że ciężko mi powiedzieć, jeżeli chodzi o jakieś tam umiejętności tych chłopaków, bo nie wiem tak naprawdę kto co robi. Natomiast nie wiem, czy kojarzysz jakiś taki Michał Krakowski, Krakowiak, nie wiem, czy kojarzysz, on był kiedyś mistrzem Polski do 10 kg. Nawet nie chodzi mi, wiesz, o możliwości takie fizyczne, czy coś takiego, tylko tak jakbyś popatrzył na niego i mówisz, o ten może komuś zrobić krzywdę. Aha, no to mówię, to ten Michał na pewno by sobie poradził, bo on był mega, mega zabijaką, to na pewno myślę, żeby dał sobie radę. Natomiast patrząc tak na innych, no to wiadomo, że trzeba też troszeczkę taki, jak powiem, być... że powiem, bardziej taki sprawny, tak? O to ci chodzi. Jakoś nie, nie, nie. I tak dalej. Po prostu, że wiesz, że patrzysz na niego i mówisz, to jest psychol. Że on nie odpuszcza. No. Czy to niech sobie pomyślę, bo to kurde samych takich sympatycznych, kurczę, znam. Dla mnie pierwszym przykładem, wiesz, kto byłby? Branch Warren. Mi się wydaje, że on nawet jakby nogę mu połamali, on by tą nogę oderwał i jeszcze nogą by tłukł. On jest tak uparty. No, powiem ci, że Branch Warren na pewno. I tym bardziej, że on też tam wiele kontuzji takich, a mimo wszystko tak czy siak dawał radę i jechał. No wiadomo, jak patrząc tak jakby na cały świat, słuchaj, kto to... W sensie, no, na pewno mega charakterny, a kiedyś tam miałem też okazję z nim trochę rozmawiać i tak dalej, jest Chris Cormier. Kojarzysz na pewno, nie? Tak. No to jest gość, który w ogóle też, nie wiem czy słyszałeś, ale... miał taki mały zatarg, taką małą bijatykę z Mike'em Tysonem. Bo kiedyś Tyson gdzieś tam wchodził na jakąś dyskotekę, na której on był ochroniarzem, no i podobno rzucił mu się w nogi, go przewrócił i tak dalej. Tylko nie było tam żadnej walki, ale tam ci co mówią, to mówią, że jest bardzo, bardzo taki charakterny. Swego czasu też kiedyś był Flex Wheeler w Polsce, potem działali kiedyś Fitness Authority. I widziałem jego filmiki z jego walk, bo on kiedyś trenował jakieś taekwondo, czy tak. Kickboxing, coś takiego, to powiem ci, że był niesamowicie dynamiczny i taki mega zajadły, więc myślę, że ktoś by tam się jeszcze by się znalazł. Także no ciężko powiedzieć, wiesz, czasami jest też tak, że tacy chłopacy, którzy są bardzo spokojni z natury i tak dalej, są bardzo dobrzy, bo mają taki, wiesz, bo mają taki, jak powiem, temperament i ten charakter. A czasami niektórzy ci tacy bardzo bardziej nerwowi wcale nie są tacy super. Nie? Także też tak nie do końca można w ten sposób oceniać. Właśnie z tych, co wymieniłeś, to mi się wydaje, że Dorian. Bo jak patrzysz na niego, to ma no, takie, Dorian to... takie w oczach, ja cię zabiję.
Tak, tak, no to przeszłość też ma taką tak, dosyć ja ciężką. Ja słyszałem, że on w Brighton troszeczkę rozrabiał. Zresztą był z kina mi to tak na mocno, na ostrego. I Lockett. Słyszałem, że Lockett boksował na przykład przed wejściem na scenę walkę z cieniem robił. Aha, tak. O. To nie słyszałem. Także też dobry psycho. No, ja natomiast bym chętnie zobaczył taką walkę takich super mass monsterów. To by musiało być śmiesznie. Nie wiem, czy widziałeś na przykład Kaja Greena, jak tam boksuje na worku. No to tak trochę śmiesznie to wyglądało, więc jakby na przykład jego i Bikramiego tak wpuści takich dwóch olbrzymów. Jestem ciekawy, jak to wyglądało. To trzeba by było z respiratorem od razu stać pod tym. O tak, tak. Masakra, by tam się podusili. Okej, Radku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że długo się widzimy. Bo... Dokładnie. Mam nadzieję, że szybko. Mówię, od razu to mija, następnego dnia jestem. Zachęcam Was do subskrybowania kanału Radka, który się teraz rozwija prężnie, bo często masz firmy. Chyba ostatnio bardzo często je wrzucasz, co dwa dni nawet. No i teraz taka pora, więc coś tam będę też sobie kręcił. Także. O, no zresztą. Także, bo też jak przyjedziesz, to też sobie nakręcimy dwa. No pewnie, nakręcimy jakiś film. I zapraszam Was do subskrybowania tego kanału i na forum True Bodybuilding. Także dziękuję bardzo i słyszymy się niebawem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Trzymaj się. Hej.